Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Metal Maniaka. Jakiś czas temu udało mi się wygrać konkurs na najpopularniejszego blacharza w Polsce. Główną nagrodą w tym konkursie był ten oto szablon kominowy ufundowany przez Michała Sadko, który to osobiście mi go przywiózł. Powiedziałem Michałowi, że jeżeli szablon będzie w porzo, nakręcę o nim film. Film się właśnie dzieje, więc odpowiedź na pytanie, czy ten szablon jest fajny, jest chyba oczywista. Okej, nie ma co przedłużać, jedziemy. Na początek dwa słowa na temat samego zestawu oraz narzędzi, które są potrzebne do wykonania opierzenia komina na szablonie kominowym. Mamy tak, skrzynkę. Oprócz skrzynki główny szablon z dwóch elementów się składający, lewa i prawa część. Następnie mamy uchwyt mocujący drugą część szablonu i teraz w zależności od tego, jaką będziecie robić obróbkę, ja skupiam się na płaskich pokryciach podrąbek, więc zostawiam ten. Ten dedykowany jest do dachówek, blachodachówek i takich tam innych rzeczy, więc nas nie interesuje dzisiaj. Oprócz naszego szablonu będziemy potrzebować młoteczek, jakieś wąskie cążki, mogą być piccolo, niekoniecznie to. Nożyce lewe, prawe, karbownica, jakiś zacisk, kawałek kowadełka. Fajnie jest mieć do gniatak zakładki. Ja mam z MKR Metal Kit Roofing z Francji od chłopaków dostałem, więc się przyda. Oczywiście nożyce z zakrzywionym będą pomocne tutaj w wycinaniu tego tutaj łuczku. No, przymiary metalowe też fajnie mieć, no i zaciski będą bardzo pomocne. Oczywiście wkrętarka, kilka wkrętów też będzie potrzebne. Zaczynamy oczywiście od wymierzenia szerokości komina i dodajemy do wymiaru około 0,5 cm minimum, żeby ta nasza obróbka, to nasze opierzenie, żeby było troszkę szersze niż komin, żeby troszkę luzu na tym kominie zachować. Wszystko musi być oczywiście w kątach poustawiane. U mnie 24 cm, akurat mam szablon ustawiony i po 6 mm wystawiam na każdą ze stron. Teraz trzeba to postawić na giętarce na 90 stopni i wracamy. Takie coś musicie przygotować. U góry sprawdzamy, czy mamy ten sam wymiar na szerokości. Jeżeli nie, to możemy sobie pomóc. Tu, gdzie nasz łuk, musimy pokarbować blaszkę, żeby nam się ładnie ułożyła w łuku. I przeginamy. Druga strona to samo. Przykładamy, patrzymy, co to mówi. No jeszcze trzeba poprzeginać troszkę. Mamy blaszkę już frontową dopasowaną. Przykładamy nasz bok. Możemy dodatkowo złapać szczypczykami, żeby to wszystko się nam nie ruszało. I odrysowujemy. Przykładamy drugi boczek. Łapiemy szczypczykami. Ustawiamy sobie całość. I tak jak przed chwilką odrysowujemy. I odcinamy. Mniej więcej 5 mm powinno zostać, takie niecałe 6, 5-6 mm pi razy drzwi. Rysujcie sobie takie linie pomocnicze, dużo ułatwiają na początku, później nawet też pomagają, nie będziecie się mylić. Tak wygląda nacięta blaszka i przykładamy. No i zaczynamy felcowanie. Zawijamy górę, zawiniemy lekko dół, położymy i wtedy będziemy mogli już jechać po całości. Skręcamy nasz szablon.
Pomalutku. Sobie przyklepujemy i patrzymy, czy nic się nie otwiera. Jeżeli się coś otwiera, można to podcisnąć sobie. O. O, właśnie w taki sposób. I to już nam załatwi sprawę. No i dobijamy. I gotowe. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Drugą stronę robimy analogicznie. Polecam od spodu, jak już wyklepiecie całość, sobie dać tam w rogu, doszczelnić to jakimś fajnym uszczelniaczem. Drugiej strony już nie będę wam pokazywał, bo to to samo. Zajmiemy się tyłem. Tył wykonuje się troszkę w innej kolejności. Najpierw przykładamy bok i odrysowujemy. Po odrysowaniu zaznaczamy takie 5-6 mm. I odcinamy. Z drugą stroną postępujemy identycznie. Odrysowujemy, zostawiamy około 5 mm na felc i odcinamy. Przystawiamy nasz ucięty boczek, przymiar układamy na blaszce. Teraz będziemy wyklepywać ten tu felc na zewnątrz pod kątem 90 stopni. Najlepiej sobie podłożyć przymiar, żeby nam ta blaszka się tu nie sklepała na zero, bo będziemy wsuwać tylne opierzenie. Najważniejsze to sobie ładnie to wszystko tu ustawić, żeby było wszystko spasowane. Trzeba można doklepać lekko młotkiem. Ustawcie sobie ładnie szablonik i dopiero wtedy skręcamy. I to jest fajnie przygotowane. I teraz kolejnym krokiem byłoby przygotowanie drugiej strony w ten sam sposób, aczkolwiek my sobie to podarujemy i zabieramy się za przygotowanie samego tyłu. Tył wymierzamy od tego tutaj miejsca, mierzymy szerokość i dodajemy znowu około 5-6 mm na stronę, czyli będzie to około 10-12 mm do całej szerokości. Podginamy w ten sposób obydwie strony, ja podginam tylko jedną, bo będziemy robić tylko jedną stronę. I zanim zaciśniemy, wkładamy dwie blaszki, to taki patencik, jak będziemy to wyoblać potem, żeby nam się tutaj nie zacisnęła blaszka na zero, bo potem jej nie wsadzimy. Więc wkładamy, zaciskamy i gotowe. Teraz zanim zaczniemy wyoblać nasz cały tył, dobrze jest podkleić całość tejpem. Dwa takie małe kawałeczki zapobiegną wyjeżdżaniu blaszki. Można to wyoblić na rurce kanalizacyjnej albo jakiejkolwiek innej rurce, jeżeli jest to miękki stop blachy. Jeżeli macie twardą blaszkę stalową, to polecam wam zrobić to w ten sposób. Czyli co pół centymetra lekko podginamy. No generalnie robimy wszystko, żeby dopasować nasz tył do kształtu szablonu. Jeszcze trochę nam brakuje. Troszkę możecie sobie rękami pomóc. Wszystkie chwyty dozwolone. Najlepiej robić to na jakiejś rurce, wtedy to się fajnie wszystko układa. No i przymierzamy, jeszcze brakuje. No kiedy efekt jest już zadowalający, możemy przystąpić do połączenia tych dwóch elementów. Wyciągamy nasze paseczki z blaszki.
No i spasowujemy. Teraz ostatni etap, czyli zaklepanie całego tego felcu. Trzeba go wyklepać tu na płaszczyźnie i potem wyklepać na bok komina. Całość po sklepaniu dobrze jest uszczelnić od spodu dobrym uszczelniaczem. Teraz złapiemy sobie najpierw górę. Co by nam całość się nie poruszała już. Teraz dobrze jest mieć do gniatak zakładki i tu tą zakładeczkę z tyłu przyklepać. Uformuje wam się taka górka, dzięki czemu ta blaszka nie będzie wam zjeżdżała. Takie coś powinno wam powstać. No i klepiemy całą resztę. To już generalnie wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to tradycyjnie zostawiacie łapkę w górę. Osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału, serdecznie zapraszam do zasubskrybowania. No i miłego klepania. Trzymajcie się. Do następnego.